Czy jesteś typem gracza, który nie może już patrzeć na obecny stan branży growej? Czy masz dość wszechobecnych, niemal taśmowo produkowanych masówek pokroju Call of Duty czy FIFA? Czy niesamowita grywalność jest dla Ciebie ważniejsza niż przepiękna grafika, doskonałe udźwiękowienie, ultra-realistyczna fizyka, wciągająca fabuła, wymagające questy lub świetnie stworzone postacie? Czy dość już masz życia superbohatera i chciałbyś poczuć, jak to jest być normalnym? Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedziałeś twierdząco, a do tego nie boisz się nowych doświadczeń, to mam dla Ciebie, drogi graczu, tytuł idealny. Symulator kozy. Tak jest, nie przesłyszałeś się i mimo iż premiera miała miejsce 1 kwietnia, to gra rzeczywiście istnieje, a do tego prezentuje się znakomicie. Koniec z ratowaniem świata, koniec z przedługimi dialogami, koniec z wysublimowaną fabułą. Oto nadeszła nowa era gier wideo. Tytułowa koza, której losami przyjdzie nam pokierować, to stworzenie zdecydowanie miejskie i zdecydowanie wkurzone. Nie myślcie sobie, że waszym zadaniem będzie radosne hasanie po łące, podskubywanie źdźbeł trawy, łagodnie kołysanych ciepłym wiosennym wietrzykiem, czy też bezsensowne beczenie. W zasadzie poprzednie zdanie nie jest do końca prawdziwe. Owszem, będziemy hasać i beczeć, za co odpowiada nawet osobny przycisk, ale nic z podskubywania trawy. Naszym jedynym celem jest sianie zamętu w niewielkim miasteczku, za co skrupulatnie nagradzani jesteśmy punktami, które wymagane są do zaliczenia niektórych wyzwań. Gra nie posiada fabuły, zatem możemy popuścić wodze fantazji w stawianiu sobie celów, bądź też zdać się na autorów i spróbować wykonać te przygotowane przez nich. Wybór może nie jest powalający i zadania sprowadzają się głównie do spędzania odpowiedniego czasu w powietrzu, wysokiego skakania lub walnięcia przedmiotu tak, aby poleciał na zadaną odległość. Ale oczywiście nie to jest najważniejsze. Przez pierwsze chwile od włączenia banan nie schodzi z mojej twarzy, bo to co wyprawia się z fizyką jest po prostu absurdalne. Koza i przedmioty miotane są na niesamowite odległości, ludzie śmiesznie się przewracają, a ragdoll jest idealnym przykładem tego, jak ragdolla robić się nie powinno. Jeżeli zwykłe zadymy to za mało, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przyczepić sobie do pleców wyrzutny piłek tenisowy, jetpack albo zamienić się w piekielną kozę. Wtedy to dopiero się dzieje i niekoniecznie mamy nad tym kontrolę. Nadal mało? To co powiecie na możliwość aktywowania bullet time'u? Grafika prezentuje poziom zbliżony do całej reszty. Co tu dużo mówić, koza wygląda jak koza, człowiek wygląda jak człowiek, a budynku nie pomylimy z samochodem. Mimo pewnych niedogodności jest to tytuł, który potrafi wciągnąć do reszty i może zapewnić dziesiątki godzin świetnej zabawy po brzegi wypełnionej nieszablonową akcją. Uważam, że jest to solidny kandydat na grę roku 2014. Ocena zdecydowanie 10 na 10. Zastanawia mnie tylko, czy musieli wspomagać się autorzy, żeby wpaść na tak dziwaczny pomysł.